Witajcie moi mili, to zaś o, Onkel Jork. Wiele mamy 9.20. Aha, ja już chyba porobił u nich. U zwierzątek, stoi już. O, nikaś mamy stoć. Aha, woda zawieziono. To trzeba jeszcze dać amciu amciu zwierzątkom. Trzeba jeszcze dać amciu amciu zwierzątkom. Bo tego nie zdążyłem zrobić. Więc jedziemy. Tu nie wyjedziemy. Za ciasno tu. Co my mamy w ogóle na przyczepie? Słoma. To jedziemy najpierw krową pościelić. A jak mamy słoma, to jedziemy pościelić. No to głównie no, chodzi o krowy, bo świnią brzeg tu dosypał, bo dalej nie mam tego onego, tej tabelki ze zwierzątkami. Co tam u nich słychać, tych informacjów? Więc musimy jechać na czuja. I coś mam pokopany jeszcze z rozdzielczością. Ups. Chyba się nie cylnął do chlewa. A. Dobra, jestem. Nasypana jest słoma. Jedziemy przyczepa wysypać. Tym era im dosypać. I to będzie tyle. Tam u owców widzę, że tam jeszcze mają. Więc nie będziemy nic dosypywać ino TMR. Stoją sprzęta zarobkowy, bo jak sprzedać co? Piwo. Zawiez rzech tam wody i reszta wywiez. Znaczy tam jeszcze chyba będzie jeden transport do wywiezienia, bo się coś chyba narobiło. Jak widzicie, 1 600 000 na koncie jest. Czyli no było coś posprzedawane. Tak jak godą piwo, że sprzedawał, jeszcze są inne rzeczy do sprzedawania, więc będziemy wywozić. Trzeba będzie jeszcze po prostu, jakaś mam postawiony na herbicydy, trzeba tam będzie no zajrzeć, co tam do tej produkcji herbicydów trzeba. No, tu przez ten śnieg. A dobra, tyle przejedziemy. To jest traktor ciężki. Ale się wezna kamera zewnętrzną. Ja muszę tu do tego na lewo się dostać. O, do tego się muszę dostać. Do tego, żeby nabrać TMR-u. Ja wiem, że ja pierwszą zimę na TMR-ze zarobił. TMR 145 tysięcy. Dobra, styknie tego. Nie na zadek patrzeć, na przodek patrzeć. TMR chyba mogę zostawić na przyczepie, ten mi się chyba nie straci przez jedna doba. Postawimy go pod wiata na przyczepie. I fertig.
nie będziemy zostawiać na dworze, no pod wiatą. Stop. Pięć i pół było, trzy zostało, czyli 2,5 tysiąca litrów poszło. Dobra, reszta zostawimy na przyczepie pod wiatą. A zarzucał. Sprzęta odstawimy pod wiata i będzie do garażu. Czemu mi tak nim zaciepuje? Czyż mi tak gładko było? I muszę zlokalizować mojego mana. Do odśnieżania, bo nie wiem, jak go sprzedał. Dobra, cofniemy zaś tam. A już wianka jest, mam do odśnieżania. Trzeba jechać na olej roślinny odśnieżyć, żeby było wiadomo, kaj odbierać. Bo tam, jak wiecie, jest zaśnieżony i kombinuje, żeby dojechać w ten, to zaraz bierzemy mana i jedziemy tam odśnieżyć. Tak. Jaka jest Maniuś? Tam stoi Maniuś. Idziemy obejrzeć, czy w ogóle oleju roślinnego coś my mamy. A jak widzicie, są postawiane lampy. Pora ich tu jest postawianych. Tu są cztery, żeby tak trochę było oświetlenie na placu. KS, tu jest 78 tysięcy, czyli by był jeden ten mały zestaw. Nie ma rzepaku i słonecznika. Sprawdźmy sobie cena za olej. Aha, to już jest to. Nie wiem, co to. Aha, to są pakowane. Te Coca-Cola, rybki. Widzicie, jest tego tu już dużo więcej. 3,925 w hotelu. 3,925 w hotelu. 78 tysięcy mam w magazynie. Aha, tam już jest no 44, to jest 60, to tam pół biedy. 199 jest sznapsa, a aha, 2900 i rośnie w tawernie. To niech on się porośnie. O, rumu jest 85, 3200 i w hotelu rośnie. To mu jeszcze domy pokój. Cukru mamy 128, torfu 196 tysięcy. Aha, bo ja mam na owocach. Dobra. Mleka nie ma, kompostu, coś na owocach jest. Ryżu mamy 64 tony. Kaś będzie do użytku. 79 litrów jest karmy. Kajemu 79 litrów, a cypek do magazynu chyba. 12 tysięcy jest nawozu, 75 jest paliwa, słoma, siano, trawa, kiszonka, wiórów jest 130. Co to są wióry? To są chyba wióry, a co to jest? Ja pogłupio, że tu przy tym, dobra. 4300 jest nasion, 24, ale to jest wetim, 79, 54, 7, 28 jest słonecznik, ale on jest na pewno jakaś porozwalani, dobra, bo to mi pokazuje i po tym. Tu jest 900, widzicie, słonecznika, to już tam też tym pokazuje. Czy tu jeszcze jakaś słonecznik jest?
Tu jest 27, no. Tam jest 1000, to jest 28. Diesel jest tu i Kaś jeszcze musi być. Chyba, aha, chyba ten co tam mam, to jest też doliczony. Dobra. Co ja chciał? Aha, jechać na olej roślinny poodśnieżać. Nie wsteczny, przedni, tak, o. Na prawą stronę. Puk obrócony. I zahaczyłem czymś. Chyba prawą stroną. Dobra, tu nie mamy co odśnieżać. Jak widzicie, tu rozsypywanie działał i nawet uciekał. Ale jak wyjadam na nie swój teren, to już nie. To już mi będzie pisać, że nie należy do ciebie. Nie masz dostępu do tego terenu, więc jest nawet daremny tu. Odśnieża rozsypywanie tego. Ups. Maniuś idzie na oponach. Ups, wsteczny, tego nie zebrał. To by był dobry chyba jakiś co ze zadku. JCB był chyba dobry do tego. Do tego pługa. Wszystkie koła skrętne mu zrobić i on wtedy tyłem zachodzi. To by mi nie jeździł po tym. Trzeba to przemyśleć. No widzicie, strzałeczka z lewej strony proszę omijać. Właśnie o to mi chodziło, żeby mi to oświecić. Tu się przepchniemy trochę, o. Wycofamy. Tak. Temu tam jeszcze na nogi nasypiemy na tym przystanku. Czy on gazeta, czy to ci laptopa oglądał? Gazeta czytał. Ślepi. Że sam się pracuje. Widzisz, mi zatrąbił gościu marnotrawny. Ups.
O cicho przez orzech. Wsteczni, wyjeżdżaj. Nie idzie. Teraz jak się powiesił. Choroba, no. Ale ich teraz wyciął numer. No, 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 manik, 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 manik. Dawaj, 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 dawaj. Co mnie teraz czymie? Rozsiewać nawozu, no. No masakra. No, wszystkie napędy i nie idzie tego przeciągnąć, no. Cicho, udało się, nareszcie. Się udało. Dobra. Co ja chciał? Na pewno powiedzieć, że ostatni filmik był małym niewypałem. Bo jak każdy, kto oglądał, widział, tam było holenderne kratkowanie. Klatkowanie i długo się nad tym kombinował, co to było. Wychodzi na to, że musiał zmienić po prostu nagrywanie, więc ja myślę, że tu już będzie wszystko dobrze. Bo minimum 1920 na 1080 ustawione, no 1200 chyba 80 na 720. Jakże kto próbował, to nie było już takiego kratkowania. W miarę płynnie to poszło. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale myślę, że ja. No i ten myślę, że też już będzie taki w miarę płynny ten filmik, nie będzie tego skołkania tak jak tam go kratkowania. To już jakoś pójdzie teraz. No widzę, że man nie umie podjechać pod górka, mimo tego, że ma poblokowane napędy. Ja jeszcze muszę no roz... Tak, dobra. Mimo tego, że są napędy poblokowane, man ma problem tutaj wyjechać, więc nie wiem, czy tego mana... No, że tu jest nasypana sól drogowo, więc ona przypuszczą na pola się nie będzie nadawać. Nie wiem, czy nie zamienia tego mana na JCB. Ale wiem, że rozsiewacze też to jest do tego kompletu taki rozsiewacz. Do soli, więc nawet przy zamianie powinno mi to pyknąć. Tu się podniesiemy. No i to tak, wiecie, no. Wyszło jak wyszło. Dolina Kwiatów nie wyszła w najlepszym tym odsłonie prezentacja, no ale coś jak tam zrobił. Sharpie mi tam się też pytał,
jak to oglądał, no to szczerze powiedziawszy, z tego co ja dobrze pamiętam, bo kto go nie przeglądał, pierwszy materiał jakże naglądał, naglądał, jasne, nagrywał po formacie, to wyszedł dość czysty, więc nie mam pojęcia, czemu się to tak zgiździło, no ale trudno. Co się stało, to się nie odstanie. Jednym słowem, no... Obróćmy się pół teraz, tak trochę. Tak się stało i trudno. Nie chciał, żeby tego tak zmaścić, no ale się to tak zmaściło, więc... Takie to już na kanale będzie. Nie będę tego ani usuwał, ani nic, bo to nie w moim stylu. Ją nagrywam nieprofesjonalnie, tak jak Sharpie czy WB. Nasz śląski Warner Bros. Po tej, nie wiem, czy Sharpie oglądał, czy przynajmniej wysłuchuje każdy odcinek ode mnie, czy no przez to, że było Dolina Kwiatów w tytule, to odsłuchał, no ale w każdym razie oglądał ostatni odcinek, no jakby zaś oglądał, no to nie była to nawet wina mapy. Chociaż z początku myślałem, że mi ta mapa troszeczkę laguje, no ale to była wina ustawień OBS-a. No, który rzech już, tak jak godą pozmieniał rzech i jest już, w zasadzie powinno być dobrze. Zajrzek się kaś powiesił, choroba. Weźmy się no z zewnątrz ten... I to... No powinien ten odcinek już być w miarę normalny. Nie taki poskałkany jak tamten. Też się tak myślę, bo też to nie jest w sumie mi na rękę, żeby były poskałkane odcinki. No ale jak mi się tak zdarzy, no to przykro mi bardzo, ale ją. Jak już coś nagrą, to już publikuję. Wiem, że to nie zawsze to wyglądał elegancko. Ale ja nie mam za dużo czasu, żeby poprawiać odcinek do nagrywania. No i nagrywam tylko i wyłącznie OBS-em, więc jak mi OBS nagrał, tak mam. Nie robię żadnych renderingów, żadnych ustawień dodatkowych, ani nic, nie mam innego programu do nagrywania. Nagrywam do was tym, co mam. Robię to, jak wiadomo, nie za często, no ale to robię. Bo mi to sprawia przyjemność i traktuję to jako hobby. Kurde mole, tak samo typeczki postawione, że teraz zaś manem nie wiadam, bo się wjechał na wertepy. Ale cicho, przejdzie man teraz. Dobra, MAN poszedł. No
No i myślę, że to będzie teraz, tym razem w porządku nagrane. Co do Doliny Kwiatów, no... Mapa jest nawet bardzo fajną, że ta na niej trochę pograł. Posadzone po ten, tam było, że co? Aha, że to się tam. No, te paski się robiły w poprzek pola i tak. I powiem wam, że po orce już zostały struktura tak jak rzekło wzdłuż pola. Po zasianiu też to jest normalnie. No i robią się tam misje i... wziąłek się tam misja taką na... koszenie na jednym polu. Teraz 40 chyba dwa pole. No i muszę ci Szarpi powiedzieć, że mój fędzior kombajn, coście widzieli, co go mam, mał tam co robić. Wcześniej, że kosił 21 pole, też wcale nie było łatwo. No a teraz na tym 42 to są jeszcze większe jakieś wyboje nierówności i był nawet taki moment, jak żech jechał w koło, że no mi się kombajn, powiedzmy, wstrzymał. Nie chciał dalej jechać, bo były za wielkie wyboje i się po prostu zawiesił. Jaka jest ten drugi? Jedzie 700 czy 900, już nie wiem. No. Jedzie. Dobrze, teraz żeby mi go tu co nie przyblokowało. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. To mi go nie przyblokuje, bo już jest za mną. Dobra. Fajnie go w lusterkach widać. No trzeba by te dolne lusterka przestawić trochę. No, dobra, pustym pojedziemy tu z tej strony. Ty, jak ja ci wiada w zadek, idziemy go zwolnić. Patrzcie, no, poczaskał mnie. Idziemy go zwolnić, tak. Zatankujemy wszystko i pojedziemy z Team Kai do... Schnaps, Mil, Spier, olej, 3900 do hotelu. Dobra, oszczędność paliwa. No i pola są dosyć wymagające, także sprzęt tam trzeba mieć, no 30 czy 60, na co po niektórym polu też tam pojedzie. Ale
Na większość pól trzeba mieć niestety, no ale porządny sprzęt, bo inaczej to jest katastrofa. Żeby tam pojechać. Dobra, zatrudnimy jakiegoś Mongoła. My wsiadamy do naszej tysiączki i brum brum. Na spokojnie, na spokojnie. Ta mapa nie jest zła i pierwsze odczucia były takie, że mi kratkowało, ale nie kratkuje. Wiecie, że tam miał problem z ustawieniami. Wjechał na to auto. Na pewno. No nie, jedzie za mną. No to do... Aha, bo to auto jest za mną i on też jedzie za mną. Dobra. Pojedziemy po śniegu. Ten nie chce przejedzie. Ja ci tam titna, ty myślisz, że co ja by da wjeżdżał pod maska komuś? Bo ty mi ze zadku titosz? Pojedziemy tam, kaj nie ma ruchu IA, czyli tu koło nas, przejedziemy na drugą stronę, zarzekaj tam się pojedzie. Czy ja tak myślę na tej Dolinie Kwiatów, jak ona, jak nie domy na dedyka, żeby grać tam na 2-3 gospodarstwa, to ja się tam sobie tam grał też trochę, ale tam będzie bez season moda. Jakiś tamkolwiek progres ciągnięty. Tu zostanie ten season mod. Właśnie, Sharpie, jakbyś oglądał, a w komentarzu byś napisał, bo nie pamiętam teraz, czy twoja mapa jest też pod sezony przygotowaną. Czy ty się nie przygotowywał pod season moda? Czy ona jest season ready, czy nie? Jakbyś mi tak z łaski swojej dał znać, bo jak nie, to będę musiał poszukać filmiku tego prezentacyjnego i całego go obejrzeć, bo tam na pewno żeś go dał. No, a ja go w sumie no, tyle odpalił, żeby mieć linka do pobrania tej mapy. Po tyle no, ten filmik prezentacyjny, ten 4-minutowy odpalił. No a na streamie wcześniejszym co był, nie był do końca i nie pamiętam teraz, czy tam było coś godane o tym, czy nie, no po prostu, no nie pamiętam, czy ona jest season ready, czy nie. A z tego co tak, jak ją puszczą, to nie ma znaczka season na startowej stronie, więc nie wiem, no nie wiem, po prostu nie wiem, możesz mnie laćkiem nie, bo to Werner Bros. Laćkami ciepie. Musisz się znaleźć coś większego do ciepania. No i coś musiałbyś mi to podrzucić, bo chcielibyśmy grać na seasonach, ale nie wiem właśnie, czy ona jest season ready. Jak jest season ready, no to by było elegancko. Jak nie, no to na dedyka raczej nie wpadnie ta mapa. Bo tam chcemy też grać na seasonach na 2, 3 lub 4 gospodarstwa, zależy ile nas będzie. Ten fent tam nie umie nadążyć, z jaką on prędkością jeździ. A kurzy mu się spod kół.
to by mnie no tak troszkę ciekawiło, jak to wygląda właśnie z tym Season Modem do twojej mapy. No a tu jak na razie zarobimy i jeszcze raz zarobimy, żeby na wiosnę mieć co wydawać, jak śniegi stopnieją. Bo sprzętu raczej zmieniać nie byda, ani już dokupywać. Jedynie pójdziemy teraz w fabryki, produkcję i tym podobne rzeczy. Tu jest pole nieośnieżone, wow! I będziemy się rozwijać produkcyjnie w międzyczasie, bo wiadomo, że... No mam czas, więc coś trzeba pokombinować, coś trzeba porobić. Trochę produkcji jest podanych, tam są te. Jeszcze jest produkcja do kartonów. Jak żeście widzieli w tym, no Kaś, to trzeba wszystko poustawiać, pouruchamiać. Co jeszcze teraz na zima, to jeszcze teraz na zima. Co potem na wiosna, to potem na wiosna. Zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Mosiek, Kaś jest. Ja pier... Do zwolnienia. Się wpakował normalnie, no. Jeszcze ci żaden nie trąbnął. Dobra, bierzemy pełną beka. $32,000. Jak wiecie, tu się źle z tymi dwoma cofał. Ostatnio miałem jak tu auto się wyda. Traktorem tu cofał, żeby to wysypać, bo man stoi na. Na tartaku. A jeszcze pomyślimy, może dzisiaj jeszcze postawi się jakieś produkcje, Kaś. Jedna albo dwie, obejrzymy co tam trzeba, więc może już tam coś pójdzie, bo aha, produkcja herbicydu mieliśmy obejrzeć, nie? A w drodze powrotnej tam nadjademy, obejrzymy co tam trzeba, więc to by się to najwyżej uzupełniło pod ten herbicyd. Żeby on już też się produkował. Nie, ja nie chcę wysypywać, ja chcę ładować. Bo pobierać. No. Ładuj się do pełna. I się cofamy. No się nie za... Ups. Się nie zahałczyć mojej tysiączki. Kurna, trzeba by podjechać pod myjkę, bo to jest takie ufajwczone od tego... Wyglądał chyba od wełpna upieprzony, a to jest od tego śniegu. Taka struktura robi ten śnieg. Na pojazdach. Brudzenia. Białe to!
Ale w zimie raczej lepiej nie mieć na takim mrozie, nie? Bo jeszcze mi uszczelki przymarzną i co? Trzeba poczekać do wiosny. Tylko tu już zasypało. No, lecimy po następne 125 tysięcy. I potem jeszcze resztówka wybrać. Wylać i powrót. Przez herbicydy sprawdzić, co tam trzeba. Dowieźć do herbicydów, co trzeba. Albo są uruchomione, widzisz, nawet nie pamiętam. Nawet nie pamiętam, co z tymi herbicydami, jeśli one są uruchomione, czy nie. Będziesz obejrzeć, jeśli będę miał puste beczki, żeby czasem nie było, że mi coś zostanie. Ja, jedna jest pusta, druga też, dobra. Zrobimy tu rogala, tu wykręcimy. Nie zmieszcza się przed tym masztem. Cicho. Teraz jak się zmieścił. Rogal wykręcony. To możemy tu podjechać. Spróbujemy to teraz z wewnątrz, z kabiny zrobić. Powinno się to udać. Nie, jeszcze trzeba do przodu podjechać, bo jeszcze stoi nie tak. Tak, i teraz jedziemy, tak. Ach, za ostro pociągnięte. Wiedziałem, że za mocno kto wyciągnął. Spróbujmy to teraz troszkę spłaszczyć. O, tak, pięknie. Pięknie mi to nie wlazło. Teraz to muszę ta strona zakrzywić, żeby to wlazło. O, dobra. To ty się leć. Ja w międzyczasie a tu jest trowy za tyle. A to taki bykol nie pociągnie. O, się tu zawinam. I idziemy po tego. No, mamy prawie 2 miliony, patrzcie. Po co ja to zgasiłem? 4 tysiące mi brakło do 2 milionów, no. Niezły wynik. To trzeba będzie jeszcze coś opchnąć. Ale jedziemy najpierw obejrzeć ten cały po drodze. Co? Herbicid production. Najwyżej jakieś palety jeszcze wywieziemy. Z tego jakieś kantówki albo tamte odpady się wywiezie.
jakaś ta sprzedaż, jak je jeszcze nie mam, to je postawiam. Ups. Nie jeździmy lewą stroną, bo nam się pracownik zawiesi. Ci tu skręcają, nic tam stąd nie jedzie, to mi pracownik przejedzie. No nie mogę za szybko jechać, bo on straci. Czy ja tam nie mam czasem? Chodź no ty tu, chodź no ty tu. Bo mi się coś przypomniało. Że ci muszę coś sprawdzić. Hamuj! Nie no, na 53 jest ten pomad ustawiony. No to co on chce? No, ruszaj, dawaj, dawaj, dawaj po tym śniegu. Taki ciężki sprzęt i nie umiesz mnie dociągnąć. No ja nie wiem, no. Jedzie to za mną, czy nie jedzie? Jedzie. Ops. Teraz mi się powiesi na tym słupie. Nie. No to dobrze, jak nie. To jedziesz za mną. Co on tam robił? Czy tam jakby zawiesił? Czemu tu jest tak biało? To wygląda jakby tu jakiś nawóz był, czy wapno, czy coś z tego. No dobra, nieważne. Tu jest pusta wiata. Jedziemy obejrzeć produkcję herbicydów. Z tego co ja pamiętam, to ją postawił na polu 16 z tyłu tam. Ja, stoi. No nie wiem, czy tam coś jest. Ja tam chyba jeszcze nic nie dowiedz, więc jadymy obejrzeć, co tam trzeba. Tam zaraz... Jak będzie, to przywieziemy. Jak nie, no to trzeba szykować, żeby szło przywieźć. Bo nie pamiętam, co tam jest potrzebne, żeby to działało. Ale to zaraz sprawdzimy, co tam trzeba. Nawóz stały, nawóz płynny? Czy ja? Ja. Liquid fertilizer, aha, czyli co tak, stały nawóz, płynny nawóz i będzie się robić środek chwastobójczy. Dobra, stałego nawozu będziemy mieć, płynnego nie będziemy mieć, to musimy jechać na farma i wziąć se za płynny nawóz.
Dobra, Chana robić płynnego nawozu i przypuszczą, że Chado robić stałego nawozu, więc trzeba będzie... A co sobie wezmę tam 900 z tą jedną beczką, bo to trzeba będzie... tego gnojowica dowieść. Że tysiączka pójdzie na razie na odstawka. Dobra, to jedzie 900 za mną. Muszę ją wstawić rań do wiaty, nim tysiączka muszę wstawić do wiaty, nim dojedzie 900 do mnie. Żebych ją zdążył przed wiatą zatrzymać. To mam u świnek mam płynny, u krów mam stały. Czy ja się tu zmieszczę, czy te przyczepy są? Ja. Dobra, idziemy teraz po 900 szybko. Tak, i jedziemy do świnek popłynny. Do krówek popłynny. Kamień świnki płynny tu by musiały być. Czekajcie, tu jest stały od świnek, od krówek. Tu jest płynny od świn, krówek, ale tego tam nie ma za dużo. Taka jest płynny od... Czyżby... Ups, coś mi tu... Nie pasi. Trzeba wyleźć na zewnętrzną kamerę. Ale go ciągnę po tych zaspach. Kaś tu musi być też od... Tu jest przecież. Szesnaście tysięcy. Tam dojedziemy, dotankujemy do reszty. Jeszcze, żeby było, wyciągniemy wszystko. To zawieziemy do przeróbki na stały, bo żeby zrobić płynny, to trzeba woda i stały. O ile dobrze jeszcze pamiętam. Gdzieś ty tam wycofał, ty bambaryło jeden taki. Tu jest na 5. Dobra, moment 21. Lecimy do przetwórstwa sprawdzić, jak to tam wyglądał. Bo trzeba narobić. Nie mam z czego zrobić chyba nasion. Ale co ja jakaś mam... co... ryżkaś mam. Ale on może być tam na tym we fabryce. Teraz tak sprawdźmy co to tu jest. Flissingdinger, woda i nawóz tu trzeba, dobra. Co tu jest? Tu jest nasiono,
tu trzeba też ten 12 mamy. Czyli albo obornik płynny, obornik stały, albo z biogazowni. Do biogazowni my nic nie wywozili. Chyba żeby wywieźć, ale biogazownia, ja nie wiem czy... Kurde, jak ja bym ją musiał kupić, żeby ją użyć, no to... mi się to nie werci. A my mieli spróbować, czy ta kiszonka idzie rozpakować. Kiedyś też. Nie wiem, po co ja wsiadłem. Na razie mi tu maszyna ruszyła. Leci po prostu ten płynny. Zaraz się podstawimy pod woda. Bo to tam zatankujemy woda. Taką beka jak tam wciepna wody, to to styknie. Tak, 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 tak. Teraz jest, wiecie, problem do rozegrania. A mianowicie mam dwie przyczepy małe, nie? Z tym, że jedna jest tu, a drugą jest na tartaku. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak tam wygląda na tartaku sytuacja. Tu też nie siedna, tu też nie siedna. Dobra. Siedem tysięcy dziewięćset, a co tu jest? Aha! Nie ma wiórów, żeby produkowało. Tu jest 900. Tam jest 700. Trzeba zamienić. 700 styknie tutaj. Jechać po wióry. I nasypać paliwa do produkcji. To jakiś płotek chcę jeszcze ściągnąć i ogrodzić to. Postawić tu troszkę u nich. Troszkę lampków. Też by trzeba było postawić jakieś lampy, bo ciężko tu z oświetleniem. Tak. No, widzicie, no dostał pierwszy zaszczyt. Leci. La 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 la. Dobra. Dowieziemy. Tu jest grany, no patrz, powiesił się. Tutaj tego pniarzek skasował, właśnie tym, to chyba ostatnio już gadał.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 parę się tu zrobiło. Czyli trzeba będzie po prostu wziąć te palety, poodstawiać jakby na pewno. No nie mam tu wideł do palet do mojego tego. Do mojego klasiora. Wszystko pod górka. Ale dobra. To niech się tu pracuje. Widzieliście, robi się wszystko. Tak. Trzeba by było wziąć i wysypać to. Ten TMR. M24 Vario. TMR by trzeba było wysypać, żeby nie w ta strona. TMR wysypać, żeby ten nawóz stał i przewieźć do onego. I tu, bo to tak 21 ton, tu by mi nawet nie trzeba było 21 ton tego chyba przywieźć. No ale powiedzmy, żeby tu przywieźć też te 21 ton. A reszta tam. Idę jeszcze obejrzeć. Czy to już skończyło i wiele tu tego jest, czy ja tu będę miał aż na tyle. 29, 430 ponad. Czyli by tak trzeba było 15 ton tu i 15 ton tu. Sprawdźmy się, no jeszcze coś takiego. AW80, tam o 10 ton ładowności. Tam ma 14. To jest do rozszerzenia. 4, 8, 12 samozbierająca. Jak samo z... Już ona chyba nie ma autoloada. Miała autoloada, to przyczepka. Chyba by miała 12. Tu 12, tu 12, to było 24. A, to są różne Lizard, Trelleborg, Michelin, Lizard. A tu się i tak nie zmienia się. Dobra. Ale czy, zresztą ja, bo ja ją mogę tam użyć do zwierząt, do czegoś, co ja się tam by da szczypał z tym. Dostawę do domu poproszę, bo mnie stać. Dobra.
Jak tu wyglądał? I do przodu poproszę. Odepniem, tam mamy naszego Strautmanka. Pojedźmy po niego. Jeszcze ten nawóz rozwieza tu i tu i reszta, nie wiem, czy do nasion, czy co. W każdym razie zawieza nawóz tu, żeby się robił płynny. Zawieza nawóz tam do herbicydu i będziemy kończyć na dzisiaj, bo to już koło godziny mamy, więc nie przesadzajmy. Ja się tu jeszcze w międzyczasie postaram cośkolwiek porobić, jakby da mi trochę czasu, bo teraz jest troszeczkę krucho z czasem u mnie. No ale niestety tak jest. Za fezek zagiął. Za szybko, tak szybko się nie cofą, wariacie, kupi to nie wyścigi. Formuły 1. Tak. Obornik nie, nawóz poproszę, do pełna. Tak, i teraz go trzeba... tukać, wysypać. Będzie on tu do wysypania. Idziemy popatrzeć na dystrybutor 500, który już mam. Hop, już było 500. No. 1000. Ciekawe, wiele wyjdzie. Tej ilości tego. Już nie widzę za dużo. Mało, że przyczepka jest wysoko, to jeszcze mi za to na ta wycieraczka zawałdzą. Normalnie to jest w polu widoku. Nawóz, dobra. Jeszcze pojedziemy zawieźć tam, wysypać tam na pewno. Trzeba będzie jeszcze dowieźć po ten nawóz płynny i będzie mi się robić herbicyd i do oprysku wydam ją swój herbicyd. Będziemy go robić bezpośrednio do opryskiwacza. Nie będę go przewoził tu na gospodarstwo, żeby stąd, no po prostu opryskiwacz by tam zalewał. Bo i tak mam w opryskiwaczu herbicyd. Cukerfabryk. Klarwerk. Co oni tam potrzebują? Na pewno coś, czego ja nie mówię. No i przez zakup przyczepki kruca fuksa, no normalnie zmniejszył mi się stan konta. No ale nieważne. 1980 jest, było 990, jest 980.
I tym sposobem tak powoli, powoli dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Troszeczkę my zarobili hajsu, troszeczkę my udali hajsu. Rozpoczynamy produkcję środka chwastobójczego, bo na pewno chwasty wyjdą na naszych polach, oprócz 16 oczywiście, bo tam nie powinny wyjść. No i to tak się to będzie pomału kręcić. Myć na razie sprzętu nie będziemy, bo jest zima i sprzęt mi zamarznie, więc nie będziemy go myć. Reszta nawozu zostawimy jeszcze na razie tamka jest, bo ona się może tam przydać. Widły do palet trzeba będzie jakimś cudem przewieźć do na ten na tartak. W sumie dały, aby tam też szło zawieźć. Bo mi to tu jest niepotrzebne, jak ja tu ładowarki nie mamy, no ona tam jest, więc by szło i ta łycha, i te widły by tam szło zawieźć, byłoby to wszystko w jednej kupie. Tylko sobie podepniemy tam. I jakąś wiatkę tam postawić na to. Właśnie, tam by trzeba jakąś wiatkę na te sprzęta postawić. Nie za dużą, nie za małą. Wiatka na sprzęta. Może jeszcze coś. Budynki, szopy. O. 3, 4, 5 i 6. Co by my tam tak postawili? Ta piątka może. Tak. Ale jedziemy z tym. Jedziemy. O. Pole 1. Tu są kunie. I tu jest nasz teren. Tu mamy wjazd. Tak, żeby to nie wstawić też w ten. Tu wjeżdżamy i żeby to w drzewa nie wstawić, tak. Tak, dobra. Jeszcze się tam trwa zapisywanie, dobra. Tepnijmy się tu do czegoś. To akurat się do tego nie te... Tu stąd będzie bliżej, tak. Dobra, do drzewa nie doszło. Można tu sprzęt pochować. W międzyczasie i nie będzie stał na dworze. Teraz pierwszym sprzętem jedziemy. Zak. Troszkę ciężko się tu będzie ciężarówka wstawiać. Ale damy rady.
No i 900 razem z przyczepą się tu zmieściła, elegancko zamknie się i już jest schowany. Dobra, ta reszta się jeszcze też pochowie, żeby to było schowane. To w międzyczasie na razie się tu będzie przerabiać, tam jeszcze drzewa jest na dwa auta, więc trochę się tu porobi. Widły się dowiezie i będzie tyle. Także ja wam na dzień dzisiejszy serdecznie dziękuję. Dzięki za lajkowanie, subskrybowanie. No i myślę, że ten film już nie będzie taki pokratkowany jak ostatni. Także trzymajcie się, cześć i do następnego.